Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym, trzecim odcinku z gry Arizona Sunshine na moim kanale z wykorzystaniem HTC Vive i dwóch gnatów, które są... Ohoho, 253 naboi i jeden granat. Dobra, okidoki, słuchajcie, nie wiem czy oglądaliście koniec poprzedniego odcinka. Mamy samochód, potrzebujemy klucz, to jest samochód obsługi, więc na bank klucz jest w środku, gdzieś tam, więc przydałoby się to znaleźć. Także chodźmy, zanim wejdziemy do środka, to jeszcze pozwiedzamy, że tu czasem czegoś nie ma, nie. Hopa, pyk. No, otwieramy całkiem drzwiczki, bardzo dobrze, tak jest, tak ma to wyglądać. O, i tutaj jak znajdę, wow, ale przeraźliwa bestia. Nie no, nie chcę tego, mogę to założyć, no okej, ale co mi to da, w czym ja się mogę, odłożyć to? Czy ja mam się gdzie przejrzeć, czy ja widzę swoje odbicie chociaż trochę, gdziekolwiek? W tych szybach może coś zauważy. No nie ma mojego odbicia, to jest tak jakby... w sumie wiecie co? Ta gra jest na multi, tak? W sensie można grać w dwójkę. Jeśli znajdę kogoś na YouTubach polskich, kto ma HTC-k i chętnie ze mną sobie zagra w to, no to nagramy i wtedy tak jakby ja jego widzę, nie? W tej masce. I to chyba tylko wtedy. Dawaj naboje. Ty, ale tu! Matia, nie na ziemię. Do pasa, właśnie. Okej. Okay. No, 300 to jest max. Dobra, no to możemy teraz ładnie, ale strzelać sobie. Czy tu jeszcze coś ciekawego jest do znalezienia? Czekajcie, oddalę się troszkę. Jako tako to nie. Telefon. Dobra, odebrałem, pogadałem, ważny telefon, więc bardzo dobrze, że odebrałem w sumie. Ale idziemy dalej. Arizona Sunshine. Co ja tu mogę robić? Tego nie otworzę, tak? Tu jest jakiś prąd potrzebny czy coś? A mogę w to strzelić, czy mnie porazi? Dobra, nic z tego. Okidoki. Zniszczyłem dwie szyby jednocześnie i nabój przeszedł na wylot. Tutaj nic nie ma więcej. Znalazłem tylko po prostu czyste naboje. Idziemy sobie na górę, tylko że muszę znaleźć schody. I to mnie ciekawi. Ohoho, mam. A budka telefoniczna do czegoś może służyć? Nie, nie ma. Przycisk łapania nie działa w żaden sposób. Wow, cześć! Zostaliście biedni, zamknięci, szczególnie ty w środku. No i co ty przez całe życie jesz? No powiedz mi, czekajcie, obrócę się tylko, bo nie wiem, co z tym kablem. Opa, pyk. Ty widzisz? No mamy kłopot. No, no popatrz, popatrz, pusty magazynek, pusty. Już pełny. A co z drugim? W drugim jeszcze coś tam mamy, także jako tako sprawa jest do załatwienia. Mam dużo naboi, więc się mogę bawić. W sumie dobrze, że wziąłem niższy poziom trudności, bo mam więcej naboi, nie muszę jakoś się męczyć z tym, żeby podejrzewam zbierać i pilnować naboi, tylko po prostu to jest czysta zabawa. Jego przeraźliwa mina, drzwi otwarte. Co się dzieje? Dobra. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Hopa. Co to tu ma być? Burgers. I co z tego? Czy wy właśnie widzicie to co ja? Który pistolecik? Ten sobie odłożymy. A wezmę. Tego gnata! Nawet rozwaliłem coś tu, nie wiem, w tym momencie jakiś... Co? A to co to jest? To mogę wziąć? Nie. Nie chcę. A w sensie takim... Że to jest jakiś tam nabój, nie wiem, mam czapeczkę inną czy coś, ale to wszystko już jest w tym momencie niepotrzebne. Mam dwa zwykłe pistoleciki. Nie ma nic cały czas z automatów, a przydałoby się w końcu coś fajnego. Tutaj są schody na dół. O, to jest tam gdzie... O, to jest po tamtej stronie. Jakie ja mam punkty życia? Właśnie, 76. Ciekawe czy to... Jezu, nie lubię strasznie. Hej! I ja mam pytanie. Czy te steki? O tak! Ale czy to było mądre jeść te steki tutaj? Czy to są wkłady? No, steki. Mięso z hamburgerów, ewidentnie tak wygląda. Czy się można napić jakoś? Gul, 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 gul! A można to odkręcić na przykład? Nie. Nie, po prostu nie. A pucha? Też nie, to tak nie działa. Nie. To tak, że to jest jeszcze niezmontowane. Niezmącone. Nie ruszaj się! Siedź w miejscu, zniknął, okej. Okay. Jest kolejna woda, tak jakby nie wiem po co te kurki. Bo to i tak nie działa.
To sobie po prostu jest, że zajmuje nam troszkę czasu, można się pobawić. Dobra, są szafeczki. Łohoho, ale będzie grzebania. Dobra, a co to? Coś wziąłem. Coś innego, nie wiem co to było. Hopa, pusto, pusto. Dobra, podejdź tutaj. Szukamy tego klucza całego do tego głupiego samochodu. Trzeba się dostać. Jest! Don't forget your keys, Joe. Okej. Gotcha. Mam. To co, mogę to teraz jakoś odłożyć? W sensie, że mam ten kluczyk, tak? Nie zostawiam go gdzieś. Naboje niepotrzebne, już mam full. Spoko sprawa. Tutaj się przenieś. Jeszcze szukam granatów albo... A to co to? Jakieś pilsy. Cicho. Nie, to są cały czas fajnie, bo jak będę wiedział, gdzie wrócić, jakby co. Tylko, że nie wiem, czy to jest... Nice. Może być po prostu lepszy. Aha, chwila, moment. Nie, kluczyk trzeba wziąć. Tego biorę. No tak, ten lepszy, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak, wiecie, na słuch, nie? Opa, co tu jest? Stolik. Aha, to Mati, nie uważasz, że tu masz pufę. Dobra, wystarczy tego tej zabawy. Idziemy, słuchajcie, do... Mogę teraz tędy wejść? O, awesome. Dlaczego ja nie wszedłem tutaj? A, bo są takie drzwiczki z tyłu i mnie wyruchaliście. Ja myślałem, że... A, bo trzeba od razu iść od tyłu. Dobra, okidoki. Idziemy do samochodu, zobaczymy, co tam w nim jest. Mam te kluczyki? Mam. Czyli co, biorę kluczyki. Still works. Let's check it out. Spoko. Fajnie, że ciągle działa, pomimo tego faktu, że koło niego po prostu pierdyknął granat, jak ja tutaj wchodziłem, nie? Dobra, tu pusta. Podejrzewam, że na 100% będzie coś fajnego w bagażniku, bo jako tak o tych schowków nie można otwierać, nie? Czyli na bank bagażnik. Look at this. Wiecie co? That'll come in Przeraża handy. mnie ilość tych naboi, bo podejrzewam, że po coś one na 100% są. Po coś je tu na 100% dali. Bierzemy to. Hop! To jest dobry daszek. Here they come. O kurde. O cholerka, ale ich tu idzie. Cicho z tym... O, w dupę, widzicie wy to? O cholera. Mam nadzieję, że tylko za pleców mi ktoś nie przyjdzie. O, fuck. O, cholerka. Zmywamy się stąd. Idziemy tu, 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 tu i na górę. Dobra. O, zdążyłem uciec. Jak tam poziom życia? Dobra. Będziemy tutaj się bronić. Oni tutaj nie mają innej drogi, żeby do mnie przyjść. Ale ich tutaj przyszło. Ja pierdziu. Wow, to było piękne. Już się wystraszyłem, że mnie tam po prostu zatłuką. I to jest poziom niski, jasne. Dobra, ja ciągle mam problem z tym. Niech sobie leżą, mam tego i tak na dodatek, więc wolę przeładowywać wcześniej. Najciekawsze jest to, że do rewolweru idą dokładnie te same naboje co do zwykłego. No i widzicie, ja mówiłem, że po coś to jest potrzebne. Patrzcie, ile ich tu jest. No, spadowa. Czterech zostało? Ej, przy tym się można zmęczyć, naprawdę troszeczkę. Takie odważniki sobie przymocować do rąk i tutaj bicki można robić na tym. Normalnie, nie? Hej! Dobra, ja wiem, że tu troszkę może nie, że oszukana sprawa, ale się wycwaniłem stojąc tutaj. Bo mógłbym gdzieś tam uciekać przed nimi, ale naprawdę no, wystraszyłem się trochę. Zaraz te naboje pozbieramy, także luz. Czekam tylko na resztę. Dobra, zbieramy.
Chodź tutaj. Ej, to mi się podoba, tutaj patrzcie. No, reszta, do mnie. Gdzie ja jestem? Aha, tutaj, tak klęczę dziwnie. Dobra, bo jestem plecami do was. O tak, mam nadzieję, że mnie troszkę słyszycie. Come on! Oła, nadepnąłem sobie na kabel. Czekajcie, gdzie ja jestem w ogóle? Tutaj, pyk. Chodź. No, chyba tego wystarczy, nie? Dobra, i pytanie co teraz? Pyk, pyk, pyk. Look. Okej, i co z tego? Let's find out. Chwila, troszkę muszę odpocząć. Pytanie, czy jest sposób, że jestem na przykład teraz tutaj i się obrócę tam. Pyk? Tak, obróciło mnie trochę? Nie, cały czas jestem. No aha, okej, dobra, rozumiem. Czaję, ogarniam. Idziemy tutaj. Mam ten cały kołowrotek chyba, nie? Co wzięliśmy z samochodu. I teraz muszę skoczyć i tutaj go najprawdopodobniej po prostu wykorzystać. And where the payment ends, the old was beginning, the old Mindsun Town. Ileś tam mil, nie widzę, bo mi zasłania krzaczek. Pół mili! Dobra, idziemy tutaj. Insert winch. Alrighty then, here goes. Ej, to jest dobre. Okej. Okay. I pyk. Sprawa załatwiona, idziemy dalej. Opa, kolejny. Ja wiem, co sobie muszę załatwić do nagrywania tej wirtualnej rzeczywistości jeszcze. Pchełkę, po prostu podczepiany mikrofon tutaj. W sensie mam taki mikrofon, ale nie mam czym go nagrać, bo on jest na takie złącze dziwne. Nie ma go jak podłączyć ani do telefonu, ani do dyktafonu. Tylko do GoPro jedynie. Mam to jakoś zrobić, ale... Może tam coś ogarnię. Hej! Nie ma nikogo? Chodź. Tamten już nie żyje, podejdziemy sobie. Koniec? Dziękuję, poprawiłem. Idziemy do góry. Hopa. Tutaj. Ten cały czas sobie tam mówi, nie? Dobra. Gitara. No to my do góry. Trail, kolejny. Przepraszam, chwycić, popchnąć, wychodzimy. O, jest przeładowanko. Okidoki. Loading, you can use your watch to access the menu. Menu, w sensie, że watch, w sensie ten, co tam miałem, można było wrócić, tak? Spoko. Ale to cały czas, w sensie, wy macie chyba teraz cały czarny ekran. O. No to jesteśmy w nowym miejscu. Point. No trail spacing beyond this point, restricted area. Hopa, hopa. Say. Ja mam. O kurcze, 94, patrzcie. No byli tutaj, no z czegoś ten. To zombie musiało powstać, nie? Hej. Ja tam słyszę kogoś cały czas w tym. Cały czas słyszę po prostu w tym magazynku. Na bank tu ktoś jest. No, mówiłem. Hej. Mnie zaskoczyła skubana. Okidoki, co my tu mamy? O, kolejne granaty. Oh, yeah. 50 punktów życia, to mnie nie bawi. Kolejna maska, tylko że to jest ewidentnie do grania we dwóch. Może kogoś znajdę, zobaczymy, może Bladego mi się uda namówić. O, jedzonko, genialnie. No i już mam full opcję. Zamknij. Jest tu coś? Nie ma. Idziemy dalej. Oh, yeah! I co?
Cześć. Tu mamy naboje. W sumie mogę teraz pozbierać, bo teraz to mi brakuje wszystkiego. Po tym strzelaniu z nimi. Kolejna maska. I kolejne naboje. Jest pistolet. Myślicie, że on strzela lepiej? Lepiej na pewno niż to. Gdzie on spadł? A nie, to chyba mi wzięło i tak, bo mam teraz 4. Dobra, jak tam? 150. No, może być bieda lekka. Dobra, ale to ja nie chcę w tym momencie tego, co ja tu mam, a tu? Zobaczymy, jak ten strzela, nie? Ten nowy. Okej, okay. Co jest tam? Pozwól mi tutaj przejść. Cokolwiek tu znajdę. Nie. Musimy przykombinować, co dalej. Lassie. W sensie tędy. Tak? To co ty? To wiem co, weźmy... Opatrzcie. I się wycofam. Ha, 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 mam przejście. On my way. Boom! Gorzej? No ale czemu oni tak... Oni są zamknięci, no i co z tym? O kurczę, widzicie, zrobiłem przejście dla zombiaków. Dobra, ustawimy się tutaj, chodźcie. Będę was tłukł, a wy polecicie sobie tam. Dobra, no pierwszy najbardziej cwany. Jeju, co mi nie chciało zadziałać przez chwilę? Okidoki. Pytanie, czy można zatłuc tamtych, co są w środku? Ruszał się, ale to tylko dlatego, że ja go poruszyłem. Chodźcie tutaj. Zobaczymy. Można. Ja wam skrócę cierpienia. Git. No mercy, odblokowane osiągnięcie. Spoko. Utłukłem ich. Dobra, słuchajcie, no to nie wiem, zaraz prawdopodobnie będzie jakiś checkpoint reach, bo dawno jako tako nie było. Więc podejrzewam sobie, przejdziemy jeszcze kawałek. I będzie trail na 100%. No przepraszam, ale musiałem. Naboje. Okej. Okay. Tak, żebyś mi czasem przypadkiem nie wstał za chwilę. Także po prostu z czystej przyzwoitości trzeba to było zrobić. O, idą kolejni. Hehehe. Show must go. O, tak się fajnie strzela. Haha, obczaiłem fajny pomysł. Nice view. Damn, look at all those Freddy's. Patrzcie tam u góry, ile ich jest. Ja pierdziu, kolejny się przebija. Hej, chodź tu. Look at that bright red power line. One was either really underpaid or really undereducated. Dobra, cześć na dół. Jedyna opcja. Cześć. No patrzcie, jaka żywotna. Co się stało z tym? To co, tyle? Huh, a lever. Looks like this thing controls the mine doors. Needs power. A, potrzebujemy prądu, no. Kto by się spodziewał? Tu jest linia. Tak, przewód, tak zasilając. No to słuchajcie. W kolejnym odcineczku od tego miejsca sobie zaczniemy. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, że zostawicie łapę i widzimy się w kolejnym. Teraz to tyle. W opisie macie wszystko. Inne serie, mega was zapraszam. Miłego dnia wam życzę. Hej.